Cześć, nazywam się Koka Skowrońska i prowadzę Totem Studio. Artystyczną pracownię, która skupia swoje działania wokół totemowania i totemów, czyli artystycznych obiektów z dobrą intencją. Jesteśmy w moim mieszkaniu na warszawskim Grochowie, na 4. piętrze, bez windy. Znajduje się tutaj bardzo dużo kolorów, totemów, dziwnych obiektów i pomysłów i zapraszam Was na wizytę w moim domku. Mieszkam tutaj 2 lata, ale mieszkanie znam od dziecka, ponieważ wcześniej mieszkali tutaj moi dziadkowie. Właściwie całe życie tutaj spędzili, więc kiedy zaczęłam rozglądać się za swoim mieszkaniem i podjęłam decyzję, że już czas, to po wielu latach wynajmowania mieszkania i mieszkania w centrum uznałam, że bardzo chciałabym wyprowadzić się z centrum Warszawy w jakieś spokojniejsze miejsce, gdzieś, gdzie będzie też więcej zieleni. Wnętrze powstawało głównie w mojej głowie, ale także mojego partnera, Ernesta Winczyka. I jest to wypadkowa naszego poczucia humoru, naszej sympatii do kolorów i filozofii życiowej, takiej, która mówi o tym, że przedmioty to zabawki i można się nimi świetnie bawić. I nasz dom jest rodzajem galerii, w której jest bardzo dużo instalacji czasowych, które samodzielnie tworzymy w zależności od nastroju, humoru i fantazji. Ale warto wspomnieć, że za układ funkcjonalny tego mieszkania i jego pierwsze pomysły, pierwsze aranżacje odpowiada Studio Monoko. Kolor to życie, dlatego jest go u nas bardzo dużo. Kolor, który widzimy tutaj, to jeden z moich ulubionych, kobaltowy kolor. Kolor, który był jednym z ukochanych kolorów malarza Yves'a Kleina. Bardzo trudno było znaleźć farbę w takim odcieniu. No i muszę przyznać, że ona kompletnie nie nadaje się do użytkowania w takich funkcjonalnych przestrzeniach typu kuchnia, ale wygląda naprawdę super i uwielbiamy patrzeć na tę ścianę i tworzyć na niej kontrastowe kompozycje, które sprawiają, że ta przestrzeń zaczyna wibrować i tworzy się z niej właśnie taka trochę galeria wcześniej wspomniana. Ciągle przestawiamy przedmioty, ciągle przybywają nowe. To jest nieskończony proces, który daje bardzo dużo radości. Tutaj ciągle się zmieniają ekspozycje czasowe, one są bardzo nieprzewidywalne, nie mamy żadnego harmonogramu. Niektóre z nich trwają kilka godzin, a niektóre kilka miesięcy. Nie będę ukrywała, że głównie są wynikiem totemowania, czyli układania przedmiotów na sobie w takie wieże i w wyniku totemowania powstają właśnie totemy. Jak możecie zobaczyć, jest ich tutaj sporo i dość często się zmieniają. Totem to obiekt, artystyczny obiekt z dobrą intencją. Totemy powstają z jednego kawałka drewna i są toczone ręcznie. Najczęściej potem sama je maluję i nadaję im wspomnianą chwilę wcześniej intencję. Bardzo wierzę, że przedmioty mają moc, mają charakter. Możemy w nich odnaleźć to, czego aktualnie potrzebujemy. Dla mnie są radością i bardzo mnie cieszą. I uwielbiam je malować, tworzyć i patrzeć, jak trafiają do innych domów i do rąk ludzi, którzy bardzo się z nich cieszą. Gdzie poluję na rzeczy? Przede wszystkim poluję nieustannie i od wielu, wielu lat. Dlatego pochodzą one zarówno z wyjazdów zagranicznych, jak i z bazarów. Pochodzą od przyjaciół, pochodzą z pracy moich rąk, tak jak totemy, które możecie dzisiaj oglądać. Jest też trochę rzeczy Ernesta, które przyjechały tutaj razem z nim. I jest dużo sztuki. Mamy obraz Julianny Winczyk, która jest młodą artystką, docenioną już między innymi przez kuratorów kolekcji PKO, kolekcji młodej sztuki. Mamy Tymka Jezierskiego, mamy prace fotograficzne i akwarele Ernesta Winczyka. To wszystko się ciągle zmienia i ponieważ prowadzimy swoje studio, w którym jest również dużo pięknych przedmiotów, to te obiekty się często przemieszczają. Jeden z moich ulubionych przedmiotów to jest przycisk do papieru. Bardzo ciężki chłopiec, który został przywieziony z wycieczki na Islandię, a dokładnie z islandzkiego graciaka.
czyli z second handu, w którym to jest komisem najpewniej z różnego typu rzeczami. Więc ciężkie dziecko jest świetne. Jedna z moich ulubionych instalacji w domu to kinetyczny stolik, na którym stoi bardzo dużo przedmiotów, które się poruszają. I jest to niezmiernie medytacyjna sytuacja, kiedy można sobie usiąść na kanapie czy w fotelu, uruchomić wszystkie mechanizmy i po prostu obserwować, jak się poruszają. Mobil, który mamy w salonie, to jest fascynacja i taki hołd dla Aleksandra Caldera, który tworzył mobile, jeden z najsłynniejszych artystów na świecie, jeden z pierwszych, który tworzył mobile. Oczywiście nie jest to mobil Aleksandra Caldera, ale marzy mi się kiedyś, żeby mieć dom z ogrodem i w ogrodzie taką kinetyczną rzeźbę Caldera. Lampy u nas leżą na podłodze, tak jak lampa puzzle, ale też, szczerze mówiąc, to jest ich dużo więcej niż powinno być ich w przestrzeni tego rozmiaru, ale wpadłam w absolutny szał lampiarski i podczas remontu zrobiliśmy tyle punktów i wypustów do kabli, że jakoś trzeba było to zapewnić. Wszyscy mnie straszyli, że zobaczysz, będziesz 3 lata mieszkała bez lamp. Na pewno będą same kable wystawały. No i kochani, nie udało się. Wszystkie lampy już są. Także tak. Mamy lampy Nemo, mamy taką chmurę na suficie w sypialni, która świeci tak mocno, że kiedyś wracając wieczorem autentycznie cała ulica była nią oświetlona, więc rzadko z niej korzystamy. Po prostu jest obiektem dekoracyjnym. Wszędzie jest pełno światła. Światło to życie, tak samo jak kolor. W pewnym sensie można powiedzieć, że Oskar Zięta mieszka z nami. Mamy lustro Tafle, jedną z kolekcji Tafla. I mamy też krzesła. Mamy krzesła, które są, z tego co wiem aktualnie, najlżejszymi krzesłami na świecie. Nazywają się Ultra Leggera i są hołdem dla projektu Gio Pontiego. Jest też żółty plop, który jest bardzo radosny i też bardzo lubię nim totemować, ponieważ ma w środku dziurę, na której perfekcyjnie prezentują się piłki, piłeczki, różnego rodzaju obiekty. Perfekcyjny element do totemowania. Z pewnością moim ulubionym zakątkiem jest fotel z punktem obserwacyjnym na kinetyczny stolik, ale też na lipę. Bardzo stare drzewo, które widać przez okno balkonowe. Uwielbiam siedzieć w fotelu i patrzeć na tę lipę i to jest niesamowicie relaksujące i w ogóle nie czuję się wtedy życia w mieście. Jest to taki fajny kontakt z naturą i przyrodą, którego bardzo ostatnio mi brakuje. Uważam, że przedmioty to zabawki. Dlatego jest ich w moim domu bardzo dużo. I ciekawym przykładem takiej zabawki, która nie jest akurat ruchoma, przestawialna, tylko jest zmontowana na stałe, jest przycisk, a właściwie włącznik światła do łazienki, który jest inspirowany grzybkiem z Familiady albo po prostu przyciskiem z teleturniejów. Zapraszam do włączenia światła.